Siemano, witamy w nowym odcinku. Dzisiaj odcinek troszkę inny jak zwykle. Dzisiaj jest Dawid, przyjechał. Jedziemy pojeździć sobie razem na dwa motocykle. Także jesteśmy już ubrani. Ja się jeszcze muszę do końca ubrać i lecimy gdzieś nad jakieś fajne miejsce. Także nie będę nagrywał podczas jazdy teraz, ale może później coś nagram. Także dawajcie z nami. I przyjechaliśmy sobie do Karwi. Jesteśmy na parkingu takim leśnym. Stoją maszyny. Fajnie się jechało. Zaczęło nam troszkę kropić. Co tu będzie widać na zbiorniku. No musiałem tankować, ale zrobiłem ponad 200 km na zbiorniku. Więc albo się już nauczyłem nim jeździć, albo po prostu, nie wiem, jakoś mi się źle wydawało, że on dużo pali. A wydaje mi się, że właśnie tak było. Wydaje mi się, że właśnie tak było, że źle po prostu. No źle to wszystko tam obliczyłem, czy tam nie wiem. Może nie skasowałem, a może skasowałem i wydawało mi się, że pali dużo, a nie pali dużo wcale. Więc fajne tutaj jest. Fajne tutaj są warunki, okoliczności, przyrody. Taki duży parking. I tam już macie morze. Także no fajne miejsce. Może sobie jakieś fotki zrobimy, albo może pojedziemy jeszcze gdzieś bliżej morza, zobaczymy. W tej chwili się zatrzymaliśmy na chwilę. I może już od tego miejsca coś nagramy. Jakbyście byli zainteresowani, to Harley będzie na sprzedaż. Polecam. Także jakbyście chcieli, to nad morze dojechał. Nad morze dojechał bez problemu. Fajnie wygląda. Jest naprawdę kocur. No jest petarda. A ja słuchajcie, muszę dzisiaj nagrywać telefonem, bo moja kamerka DJI Pocket została sprzedana. No i wiecie, teraz jestem na etapie szukania dobrej okazji na Action, więc muszę dzisiaj, może zamówię, zobaczę, może dzisiaj albo jutro sobie zamówię i będziemy ją montować do kasku, może w następnym odcinku. Albo może jeszcze w tym zobaczymy. Także zobaczcie jeszcze, jak się prezentują. Bardzo fajnie wyglądają. Mega fajne sprzęty. Tutaj roadblade wygląda duży. Jest duży. Ale jak sobie stoją tak, to już nie są takie wcale duże. Także jest petarda moim zdaniem, nie? Do jeżdżenia idealnie. Powiem wam, że mam skrzynię piątkę i jeszcze właśnie chciałem wam to powiedzieć, że ta skrzynia piątka, jak się jedzie z takim wojownikiem, no to troszeczkę jest mało tutaj mocy. Znaczy mocy jest wystarczająco, ale wiecie, już obroty macie wysokie, jak jedziecie. No i też co za tym idzie właśnie, on już tak głośno chodzi na tych obrotach wysokich. No i sobie tak jedziecie, nie wiem, 120-130, no to jest już, kurczę, troszkę głośno i tak ciężko się jedzie. Ale generalnie jedzie się bardzo fajnie. Także dwóch Harley'owców się wybrało. Podróż nad morze. Bardzo fajnie.
Harley'em jechać na pole namiotowe. No normalnie jechać. Harley'em. Ty mi zbudujesz namiot, ja będę tam spać. Z dyli. Z dylu, z chujku, z szyszku. O, a tutaj mamy jezioro Żarnowieckie. Tutaj sobie pływaliśmy na skuterze wodnym, a teraz sobie przyjechaliśmy na komarach. Komary fajne, fajnie się jeździ. I czujemy się, jakbyśmy trasę do Czech jechali z powrotem. Dzisiaj mamy środę, a my się czujemy, jakby był to? Sobota. Albo piątek. Piątek, albo piątek. Ja piątek. Piątek, no. Piątek. Chciałem powiedzieć właśnie piątek. Tu o, kurka Harley'a jest. Czy to tylko przyklejone? Nie dotykaj, kurwa. Ja nie mam kurki Harley'a. Ale ja za 15. Ale ja mam tu o, widzisz, klasik, American. Jesteś klasyczny Amerykanin? Tak, jest. Chudy. Amerykanin z tym, z tasiemcem. Z czterema. Może i z czterema. Nie, ale zobacz, jaki klimat. Klimacie, to jest fajne, mi się podoba. Piątki, takie klimaty jakby były, to? Ja pierdolę, ale w środę to jest jeszcze lepsze. W środę? Jeszcze bardziej smakuje. Tylko, że jutro się nie będzie chciał do pracy iść. Ja ładnie zasnę sobie dzisiaj, tam zupę wypiję, mi tu zupy chce się zjeść. A zupy? Z kiełbasą. No, w Stanach mają kiełbasę? Nie, ja mam zupę w domu z kiełbasą. Polskich nie mają. No to ja wszyscy na YouTubie moich 300 subskrybentów będą wiedzieli, że ty masz zupę z kiełbasą. Dobrą. Dobrą. Czyli z wkładką. Są w mikrofalówce, to grzeje. Wyszkąpam z solą. I słuchajcie, dojechaliśmy do Dawida. Jesteśmy już po drodze. Mi jeszcze zostało tak naprawdę wrócić do domu. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje u Dawida w garażu. Jeszcze, jak już tutaj jestem. Kolejny sprzęt, który czeka na naprawę. Fajna elektra niebieska, podoba mi się. A ta taśma to jest tam, że coś jest uszkodzone niby, tak? Nie, ta taśma to jest żenowe. A, żenowe. Żenowe z salon to jest ten, kot kreskowy. Okej. Okay. Ale fajnie razem wyglądają. Teraz pod nośnikiem? Co? Pod nośnikiem? Pod ścianę? Jakbyście chcieli, to Dodge Ram też jest na sprzedaż. 1500. Taka wersja, te nowe koła. Sam Queen. A chcesz odpalić? Nie wiem jak. Taki o. 83 tysiące przebiegu. Daj, że to wytrzyj. To sramo, musi być w kurzu. Szmatą do podłogi? Dobrze, że jest drabina, to przynajmniej mogę wejść. Ty, no. Całkiem duży samochód. Zasnie, co? No. No, fajny. No, macha duża, nie? No jak w Ameryce. On ma duży silnik. Jak w Ameryce. Tak ma być. Wszystko jest duże. A poka pilot. A musisz trzy razy wcisnąć ten chyba od otwierania. No teraz nie, bo drzwi są otwarte. A, to jak go zamkniesz i wtedy otwierasz, nie? Skąd wiesz, że trzy razy? No bo tak jest. No, fajny. Ta pizzerka nie ten, fajne, nie powycierana, fajne. Nie? No, 83 z przebiegu, co będzie powycierana. No fajne. Tu jeszcze oznaczenia są. To jest wóz, nie? Jest wóz, no. Trochę plastikowy, ale taki ma być. Pasuje, ja mam cele go zamienił.
To zamieniaj. Tylko do garażu ci nie wejdzie. Jeszcze gorzej, bo tam rudy. Ale tego by można było na pakę wrzucić. Nie, nie wiem czy by wszedł. Wszedł, ale dla mnie... Ale musiała być otwarta. No hej, ja właśnie montuję tutaj odcinek sobie i zauważyłem, że nie mam nagrane żadnego zakończenia, więc powiem wam co było dalej. Ja sobie po prostu wróciłem do domu, już nie nagrywając nic. No i co, taka to była właśnie środa, czyli taki mały piątek, można by powiedzieć. Ja tradycyjnie chciałem wam podziękować za oglądanie materiału, za poświęcenie swojego czasu oraz zachęcić was do subskrybowania kanału, zostawiania tam tych wszystkich lajków i komentarzy. No i co? Dziękuję wam serdecznie za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!